za dużo powiedział, nie chcę tutaj wychowywać. Dziękuję bardzo, panie Czechowski. Państwa nie obchodzi, nie musimy na ten temat. Panie przewodniczący, panie starosto, pani radna, panowie radni, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Tu już kolega Rafał dużo powiedział z tego, co ja chciałem powiedzieć, ale ja będę naprawdę bardzo krótko, tylko zadam pytania. Do tego się odniosę, jeżeli później będzie trzeba to powiedzieć. Pani to bardzo chętnie. Panie starosto, z informacji, jakiej przekazywał nam, pan jako radny, jak również do prasy, podał pan, że ma być program naprawczy dostarczony nam do końca lutego 2016 roku. Moje pytanie jest takie, czy ten termin zostanie dotrzymany i kiedy radni otrzymają ten program naprawczy? Mam taką drugą sprawę i drugie pytanie. Panie starosto, mimo braku programu naprawczego w ZOZ Włoszczowa zostają zwolnieni pracownicy. Wczoraj, to jest 24, była Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Opieki Społecznej. Pan dyrektor na tej komisji poinformował nas, że zwolnił już w ZOZ-ie 18 osób, w tym 9 z uprawnieniami emerytalnymi. 8, przepraszam, 8 emerytalnych. Wczoraj po tej komisji otrzymałem informację, zadzwoniono do mnie około godziny 16 z informacją, że pan dyrektor poprosił po spotkaniu u nas, czyli to musiało być pan dyrektor około 14 rozdzieszy, poprosił kierownika działu organizacji nadzoru i poinformował tą panią, że wystąpił do związków z informacją, że zamierza z nią rozwiązać stosunek pracy. I o ile ta pani zrozumiała, to chyba powiedział artykuł pan dyrektor, bo tylko tyle było powiedziane, artykuł, który mówi, że ze względów ekonomicznych, bez żadnych zarzutów. Jest to pani, z którą mnie przyszło pracować jako wicestaroście i muszę powiedzieć, że panie dyrektorze, nie miałem do tej pani żadnych zarzutów, ale to jest pana sprawa, jak pan zrobił. Potem chcę państwu powiedzieć, dlaczego ta moja rezolucja. Potem, jak się tylko dowiedziałem, zadzwoniłem do pani przewodniczącej komisji, bo uważałem, że to jest nie fair, że wychodzi dyrektor z komisji, mówi, że mu się spieszy, nic tam o tym nie mówi, że zamierza komuś wręczyć jeszcze wypowiedzenia, kiedy jest mowa o tym, żeby zaprzestać wypowiedzenia, żeby najpierw przedstawić program naprawczy, żebyśmy ten program naprawczy zobaczyli, zatwierdził zarząd, radni, żeby mogli się wypowiedzieć i dopiero wtedy wprowadzać ten program naprawczy. Społeczna rada powinna się też zapoznać, powinny być zmiany, to jest moje zdanie takie, powinny być zmiany w regulaminie organizacyjnym, a tu nie. Tu się zwalnia. Dlatego pozwoliłem sobie zadzwonić do pani przewodniczącej komisji, pani Renaty Łowickiej i poinformować ją, zapytać, to nie mogła rozmawiać, była na spotkaniu, zapytać, czy o tym wiedziała. Bo dla mnie jest to bardzo niepokojąca informacja i nie chcę się powtarzać. To samo chciałem powiedzieć, co Rafał, że to jest nie tak. To są ludzie, to jest żywa materia. Budujmy chodniki, po tych chodnikach w końcu nie będzie nikt miał chodzić, bo zwalniamy. Zwolniliśmy osobę, została zwolniona osoba. Nikt się nie zapytał, ja państwu powiem, bo ta pani, ja zapytałem jej, czy mogę użyć nazwiska. Powiedział, że tak, dlatego nie będę używał nazwiska, ale powiem, to jest pani, która już ma wiek ponad 50 lat, 56 lat. Ani emerytura, ani pomocówka, ani nic. Dlatego uważam, że takie działania to są działania, które szkodzą nie tylko nam jako społeczeństwu, ale szkodzą ZOZ-owi, bo ten pracownik był naprawdę dobry i dbał o interes ZOZ-u. I nie wiem, chciałem uzyskać informację, panie starosto, czy pan dyrektor skonsultował to swoje działanie z zastępcą dyrektora do spraw licznictwa, który jeszcze jest. Jeszcze jest ten pan Rolnicki, bo z tego co wiem, przynajmniej ja tam chodziłem, to ustalenia, jak robiłem, to była właśnie pani Dudek, pan Orlicki, to ona mi dzwoniła po funduszu, to ona dzwoniła do Karnasu, żeby pozyskiwać środki. Myślę, że też swojego zdania nie ma obecny wicestarosta u mnie, bo chyba przyszło mu pracować i wtedy, i dzisiaj z tą panią, bo ta pani nie jest była wsadzona na stanowisko teraz, tylko sprawuje tą funkcję dość długo. Dlatego pozwoliłem sobie tę rezolucję przedstawić
później, jeżeli będzie trzeba, to jeszcze będę motywował, ale proszę Państwa, żeby ją przyjąć, żeby zaprzestać tym działaniom, dopóki nie otrzymają programy naprawczego. Jeszcze tylko jedno, panie starostu, to z innej i chodzi mi o ulicę Partyzantów. Na ulicy Partyzantów, na odcinku od świateł, od skrzyżowania do gminy, tam chyba były przejścia robione pod drogą i są takie zapadliska. I ja mam taką prośbę, czy by pan starosta nie mógł wystąpić do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg z prośbą, czy z zapytaniem, czy zamierzają coś z tym zrobić, bo chyba ta droga jeszcze jest na gwarancji. I mam jeszcze jeden, nie wiem czy teraz, ale może teraz powiem, nie wiem czy akurat w tym punkcie by to pasowało. Mam, drodzy Państwo, apel do pana starosty. Jeżeli podajemy informacje do prasy, jeżeli podajemy informacje do mediów, to sprawdźmy tą informację. Ja tu dysponuję, żeby nie być gołosłownym, jeżeli mnie ktoś będzie posądzał, że mówię nieprawdę, to dysponuję wycinkami z zaznaczonymi kwotami. Informacja, która wychodziła z tego urzędu, z tego starosta, tu się tak mówi, że to pan starosta, ja nie wiem, czy to pan starosta, tylko tak jest ta informacja. Wygląda, podaje, że zobowiązanie szpitala wynosi 28, około 28, około 30 milionów, zależy dla kogo ta informacja ma iść. Ja mam tutaj informację, dlatego chcecie Państwo to mogę pokazać. Także i ja poprosiłem wczoraj, zostało mi dostarczone informacje przez główną księgową. Pani główna księgowa powiedziała przy panu staroście, że to są informacje, które no może nie są do końca takie, ale pani, ja poprosiłem o zobowiązania, jakie są ogólne i w tym zobowiązania wymagalne. Teraz chodziło mi o poszczególne kwartały. I drodzy Państwo, co prawda pani księgowa przedstawiając te dane, no nie ujęła mi zobowiązań, tylko dała mi zobowiązania wymagalne, znaczy na wszystkim komisji zobowiązania wymagalne i muszę Państwu powiedzieć, zobowiązania wymagalne zrobiła bardzo dobrze, od stycznia do grudnia na poszczególne miesiące i muszę Państwu powiedzieć, że największe zobowiązania wymagalne były 2 600 000 w miesiącu styczniu, najniższe zobowiązania wymagalne 1 400 000 w miesiącu kwietniu i w tych granicach to się nie przekraczało tej granicy, 2 600 000 do 1 473 000 dokładnie. Także ja mam prośbę, że jeżeli podajemy te informacje, żeby były ścisłe te informacje i żeby nie w zależności komu się podaje, czy to do radia, czy to do gazety, żeby te informacje były różne. Panie starosto, może to na tyle. Teraz, jeżeli by coś było, to bardzo chętnie proszę o jedno, że jeżeli rozmawiamy, tu naprawdę wszystkim nam chyba zależy o ten ZOS, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, i żebyśmy rozmawiali na temat. Jeszcze panie starosto, mam jedną prośbę do nas, do radnych, do wszystkich, do pana dyrektora, który to jest. Na nie ostatniej komisji, na poprzedniej komisji, drodzy Państwo, padła propozycja, którą pan rektor mówił, możecie sobie zobaczyć te informacje, żeby nie było, że ja coś przekręcam. Są teraz na stronie telewizji włoszczowskiej, pan Marek nakręcił i puścił relację, za co dziękuję, bez wycinków. Padła taka informacja, że jest propozycja ograniczenia oddziału wewnętrznego, czyli zmniejszenie liczby łóżek z 90, które są teraz, do 30. Ja przedstawiam, mówiąc swoją opinię, że jeżeli pan rektor powie inaczej, to przepraszam, ale tak zrozumiałem, ja powiem, że do 30 pan rektor przepraszam. Proszę skończyć tylko. Ja zapytałem i to nawet wtedy zabrał głos pan rektor Orliński i powiedział tak, że panie dyrektorze, tego kontraktu na 30 uczniach nie wykonamy. Jest to myślę w protokole i będziemy, jeżeli panu będzie bardzo chodziło, jestem przygotowany, mamy laptopa, puścimy tą wypowiedź. I panie dyrektorze, ja uważam, panie starosto, że to jest chybiony pomysł. Jeżeli oddziały wewnętrzne obydwa przynoszą nam dochody, jeżeli na oddziałach wewnętrznych są... Panie Czechowski, ja powtarzam jeszcze raz, nie rozmawiamy dzisiaj o sytuacji szpitala. Proszę, pytanie pan zadał i tyle. Dobrze. Będziemy debatować jeszcze na temat szpitala. Panie przewodniczący, ja uważam, że sprawa szpitala jest bardzo ważną, ważniejszą jakieś wir i manipulowane pojęcia o integracji powiatu, czyli województwa świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Karpiński.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowna Rado, zaproszeni goście. Panie Przewodniczący, mniej emocji, po prostu my obawiamy się o ZOZ, dlatego pytamy, ponieważ wydaje nam się, że z Komisji Zdrowia Państwo nie wiecie tych wszystkich informacji i uważamy, że trzeba te informacje przedstawić, jeżeli mamy jakieś zapytania. Panie, zapytania, podkreślam, zapytania. Oczywiście, Panie Przewodniczący. Zapytanie trzeba uzasadnić, żeby każdy wiedział, prawda? Nie tylko same puste pytania. Mam takie pytanko. Na obradach 11 sesji Rady Gminy w Krasocinie w dniu 30 listopada 2015 roku tutaj zacytuję wypowiedź pana wicestarosty. Wicestarosta Zbigniew Krzysiek dodał, że jeszcze jest inwestycja niezmiernie ważna, rozpoczęta wcześniej mieczem występu. Przymierzamy się do inwestycji, ale jeszcze mamy kilka innych propozycji. Chcielibyśmy tą inwestycję dokończyć. Potrzebne tam jeszcze 4 miliony złotych. Musimy zrobić cięcia, bo nie mieścimy się w tych środkach PROW-u, bo są one znacznie mniejsze i te 3,5 kilometra chcielibyśmy dokończyć. Wiemy o tym, że tu zlokalizowane są największe zakłady i tutaj ten ruch jest bardzo ważny i w tym kierunku też nasz ukłon, żebyśmy o tym pomyśleli, a czasu mamy niedużo, bo do 15 stycznia. Te wnioski musimy składać, oczywiście realizacja nie będzie najprawdopodobniej 2016 czy 2017 roku, ale jak już zaplanujemy, to wdrożymy. A i chcę starostu, panie starosto, szanowny rządzie, z ubolewaniem muszę powiedzieć, że droga mieczy występy no niestety nie została tutaj włączona w ten program. Myślałem, że będzie, no, ale niestety nie udało się. Szanowni Państwo, dlatego mam pytanie do pana starosty. Panie starosto, mieczy występy, mamy projekt. Wiemy, że termin tego projektu niestety powoli się kończy. Mamy rok 2016. Wzorem lat ubiegłych na pewno będzie nabór do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. I chciałbym tutaj taką informację, panie starosto, czy droga mieczy występy będzie ujęta w tym programie na rok 2017. Szanowni Państwo, następne moje pytanie również do pana starosty, do zarządu. Panie starosto, czy zna pan drogę powiatową Kozioły-Źródka? Jeżeli nie, to zapraszam na wizję lokalną. Jest to jeden z najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krasocin. Mówię, mam tutaj na myśli o drodze bitumicznej. Ten niespełna kilometrowy odcinek, który jest bardzo złym stanie technicznym, wymaga pilnej nakładki asfaltowej. Pan Ziemba na pewno zna dobrze tą sprawę i wesprze mój wniosek, więc apeluję i proszę. Również taką bardzo pilną drogą chwilę obecna, w obecnym, gdzie jest już okres, powiem szczerze, wiosny, roztopów, opadów deszczu i śniegu, jest droga powiatowa w miejscowości Mieczyn w stronę Wyszyc. Panie starosto, tam mieszkają ludzie. Tam nie da się przejechać samochodem, a nie mówimy o normalnym przejściu czy przejazdem. Ostrów w kierunku Wyszyc. Pan Józef Siwek, członek zarządu, zna dobrze tę sprawę również, ponieważ... Panie Karpiński, byłem z panem dyrektorem we wtorek na tej drodze właśnie. Pan dyrektor obiecał, że będzie lada moment zrobiony. Będzie lada moment zrobiony? Odpowiedź, nie, wyrównane na razie. Czyli będzie przejezdna kata. No to cieszę się, panie przewodniczący. A tak, panie przewodniczący, również z takim smutkiem mam pytanie, ponieważ wiem, że głównym wnioskodawcą projektu na przebudowę drogi w Czosnkowie był pan. Oczywiście zatwierdziliśmy, bo jest to bardzo słuszna sprawa. Jest to droga również bardzo zły w stanie technicznym. Mam pytanie do pana starosty. Dlaczego do chwili obecnej nie została ogłoszona specyfikacja przetargowa? Ponieważ nie oszukujmy się. Zapytanie, wiemy ile trwa. Później termin związany z ofertą około 30 dni. Później cały projekt będzie trwało przeszło pół roku. I czy pan starosta... Proszę. W pół roku. Dokumentacja tylko, tak?
tutaj pan się odniesie do tego. Dokumentacja w tym roku. No to dobrze. Ale to jeszcze bym chciał później w odpowiedziach na interpelację. Następną sprawę, panie starosto, wiem, że starostwo złożyło wniosek w sprawie wiaduktu nad centralną magistralą kolejową w miejscowości Oleszno, w stronę Żeleźnicy, ale prosiłbym również o podjechanie, sprawdzenie, ponieważ ten wiadukt jest w coraz gorszym stanie technicznym. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to tyle. Panie starosto,